W ostatnich latach obchody rocznic zakończenia najbardziej krwawego i dramatycznego światowego konfliktu zbrojnego były organizowane bardzo uroczyście. Do Cieplickiego Parku Zbrojowego przyjeżdżali zawsze goście z całego regionu. Odbywały się podniosłe przemówienia, składano kwiaty i przyznawano odznaczenia wojskowe. W tym roku ze względów bezpieczeństwa obchody miały dużo skromniejszy charakter. Przyjeżdżali właściwie przedstawiciele praktycznie prawie że całego byłego województwa jeleniogórskiego, bo i z Bogatyni, i z Siekierczyna przyjeżdżali, i z Lwówka, z Gryfowa. Także, a dzisiaj w okrojonej ilości staramy się pamiętać o tym, że tego dnia 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa, a przede wszystkim oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli i którzy wtedy ponosili straty największe, czyli właściwie tym wszystkim narodom, które były po stronie koalicji zwycięskiej. My szczególne ukłony i hołd składamy naszym żołnierzom, żołnierzom polskim, którzy polegli i którzy w wielu cmentarzach wojskowych są pochowani. Jeden z największych jest niedaleko, przecież w Zgorzelcu. Prawie 3,5 tysiąca polskich żołnierzy tam jest pochowanych. Dziś składamy hołd bohaterom. Szkoda, że ze względu na koronawirusa te uroczystości dzisiejsze są na tyle skromne, że nie ma pocztów sztandarowych, że nie ma dzieci, że nie ma młodzieży. To jest zawsze piękny widok. No niemniej jednak ważne jest to, abyśmy właśnie pamiętali o tych wszystkich, którzy dla nas, za naszą wolną ojczyznę walczyli nie tylko w Polsce, ale pamiętajmy również na całym świecie.